bardzo duży krok do mistrzostwa. Tyle. Zachowa szansę na mistrzostwo Polski. Będzie miała dobrą sytuację przed trzema ostatnimi kolejkami. Na pewno przybliży nas do upragnionego tytułu. Chcemy walczyć mistrzostwo Polski. I mecz z Legią będzie jakby kolejnym krokiem do tego. Musimy to spotkanie wygrać, zrobimy wszystko, żeby tak coś się stało. Remis jeszcze nie oznacza żadnej gwarancji dla jednemu zespołowi ani drugiemu. Myślę, że po prostu będzie walka toczyła się wtedy do ostatniej kolejki. Lepsza pozycja Legii przed końcówką sezonu. I też pewnie jakaś tam sytuacja bardzo skomplikuje się tutaj w Poznaniu. W dalszym ciągu sprawa mistrzostwa będzie otwarta przy wyniku remisowym. Natomiast jeśli chcemy mieć tylko i wyłącznie wpływ na wszystko, co będzie się działo do końca sezonu, to musimy to spotkanie wygrać. Jeśli zremisujemy, to będziemy musieli jeszcze liczyć na potknięcie się Legii. Ale będzie to na pewno trudna dla nas sytuacja. Natomiast tak jak wspomniałem, cały czas zdanie swoje podtrzymuję. Nikt w szatni nie dopuszcza myśli, że tego spotkania nie wygramy, więc robimy wszystko na Łazienkowskiej, żeby spotkanie rozstrzygnąć na swoją korzyść. No duże problemy, nie ma co ukrywać. Przy ewentualnej odpokazie porażce zrobią się 5 punktów i 3 mecze, więc będzie to ciężkie do dogonienia. Szanse się bardzo ograniczą na zdobycie Mistrza Polski, ale jeszcze 3 kolejki i Legia też ma ciężkie spotkania. Także na pewno będziemy grali do końca, obojętnie co się wydarzy, ale ja takiego scenariusza nie przewiduję. Trudni naszą sytuację w osiągnięciu celu, jaki sobie założyliśmy. Ale to jest tylko sport i pewnie wkalkulowana jest to również porażka z Legią. Natomiast w ogóle w tym kontekście o tym nie myślimy. Chcemy to spotkanie wygrać, wierzymy w to, że tak będzie. I nawet trudno mi w tej chwili dywagować, co będzie, jak przegramy. W tej chwili się koncentrujemy tylko na zwycięstwie i nikt w szatni. Myślę, że nawet takie myśli o porażce do siebie nie dopuszcza.